Siemano, cześć, witajcie ziomeczki bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Wiedźmin 3 Dzikiego na moim kanale. Mam nadzieję, że poprzedni odcineczek troszeczkę dłuższy, no troszeczkę, naprawdę kurczę, 50 minut chyba dobiliśmy, się wam podobał. No i teraz kontynuujmy to zadanko, bo naprawdę mnie wciągnęło, tak jak tutaj wchodziliśmy do tej wieży, spotkaliśmy tego upiora, czy tą zjawę, tą Annabelle. To teraz musimy jej szczątki zabrać do Grahama. Tylko pytanie, które to są jej szczątki? Na ludziach. Nie te. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Dokładnie, ale to nie o to chodzi. Ja myślałem, że będziemy sobie z tych szczątków... wybierać szczątki Annabelle, ale to najwyraźniej jej kości. Już nie patrzyłem... Aleksandra. Nie patrzyłem do ekwipunku. Możliwe, że jej kości tak jakby już dostaliśmy. Skórzana łata to zawsze się przydaje. Tam są potworki, okej, okidoki. Jest zejście w dół, tak? Zejście w dół, tak jak mówiłem, kurczę. Będziemy schodzić i sprawdzać wszystkie poziomy, czy czasem tu jakichś fajnych itemków nie ma. Bo najprawdopodobniej coś ciekawego znajdziemy, oprócz samych szczurów, które to można sfajczyć. Przeczytałem troszeczkę info na temat samego Wiedźmina. Wiecie, że nawet koty we wsi biegają za gęsiami? Ta wieś, to znaczy ten świat tutaj mega, mega faktycznie tak realistycznie żyje. Ty, szczurek, przeżyłeś? Dobra, ja cię akcji po prostu nie chcę już palić, bo nie chcę sobie tego ciut marnować, ale... Okej, ale zobaczmy do ekwipunku i zobaczmy, czy tu są kości Annabelle. Szczątki Annabelle, szczątki, no kości, szczątki, jeden kij, jedno i to samo. Mam nadzieję, że mam wszystko oznaczone, teraz sobie do niej pójdę. Mój letarski napitek się skończył, no niestety, bida. No i w ogóle, ogólnie, teraz robimy dużo zadań pobocznych, to praktycznie cały odcineczek teraz będzie z zadań pobocznych. Z tego względu, że chcę sobie zdobyć poziom kolejny, co najmniej ze dwa, żeby jakby dalej kontynuować potem fabułkę. Bo zalecany poziom jest serio wyższy. Dużo rzeczy to ja tutaj nie znalazłem. Mogę tutaj wyjść już? Czy to jest tak jakby poziom nie do zejścia? A, może być niefajnie. O, skrzynia! Skrzynia! Co tu? Jakiś miecz, sztaba. Kurczę, dobrze tu trafiłem. Coś będzie? Nie wiem jak popatrzeć, a boję się skoczyć. Raczej tam nic nie będzie. Ej! Moment. Po coś tu musi być? Albo i nie, nieważne. Schodzimy na dół, ziomeczki. Schodzimy. Szczury mnie przeraziły po raz kolejny. Hehe, mnie tutaj troszeczkę straszą. To na pewno jeszcze nie jest poziom, z którego sobie możemy opuścić tą wieżę. Jeszcze było niżej, nie? Tu są drzwi. Ej! Wstecz. Tu. Mógłbym oczywiście skoczyć, ale to by się skończyło tym, że raczej by mnie zbierali. I to ewidentnie. 100%. 100. Tutaj już wyjście. Tak, jest, okej. Okay. Tak już jesteśmy praktycznie na samym dole. Szczątki Annabelle. Gdzie ten ziomal jest? W którejś wsi. Tylko, że my musimy płynąć łódką. Najprawdopodobniej tędy. Albo wieś Rudnik. Wiecie co? Może do drogowskazu byłoby na pewno szybciej. Co prawda będzie przeładowanie, ale będzie szybciej. Raczej nie chce mi się pływać już łódeczką. Kto tam jest? Gulik. Chcemy się z nim bić. To sprawić, że dostanę... O, będzie poziom, już teraz. Chodź, Guliku. Akcji cię upalę. Chodź. Zobaczę czysto za gula, ile dostałem. Nieźle. Jeszcze w dodatku tutaj użyję ganek zaraz. No. Ile czysto za gula? Piątkę. Fajnie. To jeszcze jedną piątkę. Użyjmy tu magicznego kaganku. No. Co ja tu zobaczę ciekawego? Albo tak i muszę w to poświecić. Zwiedzieli się. Nie wpuszczą Graham. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! Dobra, nagle tak... O, za to też dostaję 50 punktów doświadczenia za odtworzenie głupiej prezentacji. Szukajcie kolejnych. Szukajcie, to wam to nic jakby nie pomoże mi, bo ja muszę sobie sam znaleźć.
Ale serio, obejdźmy też Shadowka. Tam był potwór, teraz mnie to jakoś nie jara. Ale mam poziom 9, a wiecie co to oznacza? To oznacza to, że mamy dostęp nowego mutagenu. Pokażcie mutagenki, jakie ja mam. Niebieskie. Niebieskie zdecydowanie, bo zielone praktycznie nic nie wprowadzają. Super. O to dokładnie chodziło. Jeszcze sobie coś w dodatku ulepszymy. Szkoda, że tu nie mam już jeszcze miejsca. Który to poziom 10? Spoko. Nie w tym momencie. Mogłem ulepszyć sobie Ignię, ja go mega często używam. I potem wymaga na punktu 6. Kicha. A co to było? To tutaj? Spadek adrenaliny transbojowy. Zapominam o tym. Szybkie ataki. A to ulepszmy. Ej! Kurcze. Pomyliło mi się. Przyciski mi się po prostu pomyliły. Tutaj. No, cholerka. O tak, dobra. To jest mutagen, to jakoś wzmacnia się. Luzik, poziom 9, wzmocnione punkty do wydania, niedostępne żadne. Jest wieczór, nadchodzi. Szukam, czy tu nie ma czasem jakiegoś, kurczę, jeszcze tej faktycznie prezentacji odtwarzania, bo 50 punktów za takie coś, za odtworzenie po prostu i przeczekanie tego, aż ziemeczki sobie tam porozmawiają, to jest naprawdę dość wystarczająco fajne punkty są. Zginilec ciebie też zabije. Chodź. Ale jesteś paskudny. Ej! Cicho, wybuchnie? Jeszcze nie, jeszcze muszę przywalić. Cholerka, akurat przy mnie. Ogłuszenie. I znakiem go. Cicho, wybuchnie, czy nie? Tak. Cholera, idealnie w niego wypadł. Nie przewidziałem tego. Jaskółkę dajcie. Wiecie co? My sobie chyba przemedytujemy, żeby mi się jaskółka odnowiła. Niestety nie mam żadnych itemków z nich. Jeszcze tutaj przeszukam, czy czasem chociaż jest. Zostawili nas, patrzaj, wszyscy odpłynęli. No już wiem, że będzie 50 punktów. No to wpław nam trzeba. Chodź. No i co? Zostawili nas, patrzaj. Nie będę się ruszał stąd, bo jak się ruszam, to jakoś mi to się wyłącza. No to wpław nam trzeba. Chodź. Nie, nie zostawię tu przecież tego wszystkiego. A co tu masz do zostawienia? Mnie spieprzał. Jak się uda, weź łódkę i wróć po mnie. Co ma się nie udać? Ani się obejrzysz, a będę z powrotem. O, super, znowu 50 punktów, dzięki. A chyba, że go coś zje, bo umówmy się, ale w tych moczarach, to znaczy w wodzie ogólnie są potwory. Gulu, no nie będę już tego, ostrze jakby, trafienie krytyczne. Okej. Nie będę nawet używał, wiecie, no olejów, bo po co? Zasuwajmy do tego w sumie już znaku. A jakoś sobie wytępię potworki i zdobędę doświadczenie może przy okazji kolejnych, to znaczy grania pomiędzy odcineczkiem. Wiecie, wytępię trochę potworków. Wieś, rudnik, podróż, szybka. Nie tu, tylko tu. Ej! Co mnie to oszukuje tak? Co tu się dzieje? Ten kabel w ogóle jest, to jest, no mówiłem wam chyba niejednokrotnie, że te sławki są do PlayStation i one mają krótki kabel, taki metrowy, żeby podpiąć go pod pada i żeby jakoś nie dyndał długi kabel, no i przez to tutaj czasem mi go zabraknie, jak się odchylę i w niego uderzę, no to nie fajnie. Schłodź. Ciśniemy do tego ziomeczka, ale to tędy. Ale fajna wioseczka, my tu jeszcze chyba nie byliśmy nigdy. Bo byliśmy? Nie wiem. Wiem, że jest noc i wiem, że jest więcej potworów niż normalnie. Ej, Geralt, zbluczyło cię. Czekajcie, jakoś wyjdziemy od tyłu. Słyszałeś o brygadzie Wrichet? Przyszedł wiedźmin, masz mnie wpuścić. Zapukaj. Otwieraj. Chcę z tobą porozmawiać.
Trzeba odczarować wyspę, stary. I jesteś do tego potrzebny. Byłem na konicy. Jestem Wiedźminkiem. Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Mam szczątki do zakopania, do uczczenia. Nie chcesz. I do tego, żeby jej duch ci wybaczył i w ogóle jest sprawa kumnicy, stary. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? A byłem tam i wszystko wiem. Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochały się? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli coś silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Anabel się nie utruła. Co dokładnie wtedy powiedziałeś? Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. No Anabel. Anabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, czy ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Tak działają mikstury, stary. Możesz pomóc Anabel. Anabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak, wyciągnąłem je z tylnej kieszeni spodni i mogę je trzymać w jednej ręce. Tak, to są jej kości. To, co raczej chyba z nich zostało, bo nie wiem. Proszę, 300 punktów doświadczenia, dzięki. Bardzo, bardzo fajnie. Powiedz Kejrze, że zdejś klątwę z kłomnicy. Ja mam pytanko, bo jakoś się nic chyba na tej kłomnicy ciekawego nie wydarzyło. Przynajmniej nic nie widziałem. Mogłoby tak jakieś ewidentnie, nie wiem, cutscenka czy coś, odczarowanie kłomnicy, wywyższenie mej postaci, że jestem taki zajebisty i ogólnie coś powinno być, a tu nie. Co się dzieje? Zanosi się na deszcz. Anabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą. A teraz jest na wolności. Cholerka. To co? Ciut się chyba pomyliłem, nie? Ale to moment, to nadal jest tak jakby zdjęta klątwa. Ziomal niestety umarł. Zbadajmy to. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Możliwe, że to jest Anabel, ale się porobiło. To co, jest na wolności? Ciekawe, czy będzie robić krzywdę. To jest praktycznie tak jak z tym
wiecie, z tym drzewem, które miało serce, tylko że wtedy miałem wybór, a teraz jakby wyboru nie miałem i tak się musiało stać. Wtedy chyba popełniłem błąd z tego względu, że jakby go zabiłem, a ona faktycznie była dobra. To mógł być błąd. Co to są wilki? Wargi, to z nimi powalczę. Znakiem Igni. Chodźcie. Chodźcie. Bo to... O, jeszcze ulepszony znaczek, spoczko. To jest to, co uwielbiam. Punkty dostanę, no umówmy się. A ten miecz chyba mam lepszy, nie wiem, czy widzieliście, jak go zdobyłem, ale wydaje mi się, że tak. Albo podczas... Ty... Chłopaki, dajcie mi to. Odnawianie tych znaków powinno być szybsze. Koń zaraz spłoszony. Pozbierajmy części wszelakie, bo będę gdzieś sprzedawał, oczywiście hajsy będą. Czy też dodatkowe pieniążki, bo jak zwykle zawsze znajdę sposób, jak je wydać. Tak jak w realnym życiu, mam kasę, muszę ją wypieprzyć totalnie. Zapomnijcie, oszczędzanie u mnie? No way. Nie ma opcji. Czekajcie, tak czasem ja tu patrzę chodząc po tym lesie, bo tu jest albo są wilki, albo coś innego, albo pieprzone takie drzewce. O, jednym ciosem. Tak to ja rozumiem. A ile dostaję za takie wilki? No w sumie nie wiem. 434. Zobaczymy, zabijmy jedne. Czy zabijmy 4 i zobaczymy, ile dostanę. Czy zabijmy teraz 5? Ej no. Tak tylko troszkę mi zaburzy warg. Zaburzy mi to liczenie. No. Okej. Okay. 434, no dużo to raczej nie było. Nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, te wilki jakby niszczyć, zabijać. To jest troszeczkę bez sensu, no bo co? Dostaliśmy 10 punktów za 5 sztuk. To jest raczej niefajne. Raczej marnowanie czasu, tak bardziej. No oprócz tego, że no, zbieram tutaj troszkę itemków. W ogóle coś jest. Dobra, konik, nieważne. Ja chcę najpierw zobaczyć, co jest tutaj. I chciałbym też zapisać, bo jak ja wchodzę w takie dziwne miejsca, to z góry wolę zapisywać. Może tu już byliśmy. To jest to miejsce, w którym jest ta kapliczka i ten ziomal u dołu. Kasza! I to jaglana. Bez skwarek ani nawet masła. Chude czasy nastały. Mogę goś ubić? Przydałoby się w końcu. Wiecie, no kurczę, wtedy go nie ubiłem, mogę go ubić teraz, nie? Kto mi zabroni? Konik, chodź tu. Chodź, koniku, chodź do mnie. Przeskoczysz? Nie przeskoczysz. Dobra, tu troszkę odbiegnę i poczekam, aż się przeładuje. On zniknie i pojawi się jakiś kolejny. O, jest, dobra. Spoko, chodź, bo mam jeszcze 200 stóp, to wiesz, zawsze szybciej z tobą. Zawsze szybciej z tobą. Duże! Co duże? Ej, skręt w lewo. A nie. Super, oni tutaj stacjonują. Ja mam taki sam po prostu ubiór jak oni. I nie wiem, jakby mnie rozpoznają. Bo powiedzieli do mnie nilfgaardzki żołnierzu. Chyba, że to nie było do mnie. Wow. Uciekaj. Butelka wody. Igni. Zdychaj. No kurczę. Płoń, dziadek. I ty też. Czekajcie, na utopce było Igni, nie? Nie, Axi, sorry, Axi. Gdzie jest utopiec? Upiór, utopiec, tak, Axi. Axi i jad, ale jadu już bardzo mam. Regeneracja żywotności. Koniec mi tu przeszkadza. Właśnie też tak myślę. Bo mnie ubiją. A tego bym nie chciał. Cholera, za dużo ich. Dajcie regenerację. Dobra, i grom sobie tylko wypiję na szybciutko. Mogłem, kurczę, wziąć i... Mogłem wziąć i medytację uruchomić przed tym, jak zacząłem z nimi walkę.
No, w ostatniej chwili. Teraz sobie medytację uruchomimy. Albo też nie wiem, czy tu na bagnach to jest dość mądre. Mózgu topca, punktów ile? 20. Ha. Nie jest to jakiś, kurczę, jakaś wygrana na loterii, ale może być. Jeszcze 100 metrów. Wiecie co, nie chcę medytować tutaj w tym lesie. Wolałbym zdecydowanie przy jej chacie albo gdzieś, bo umówmy się, jest pierwsza w nocy i tu coś mi może wyjść. I to wtedy nie będzie fajne. Nie, na pewno nie będzie fajne. Łana. Zadanka poboczne kolejne. I moment, no przeburzyłem. Co ja robię? Idę za jakimś dziwnym szlakiem. Jeszcze mam zniszczony mieczyk. Serio? Zresztą notorycznie mi się po prostu psuje. Wytrzymałość tego powinna być inna. 34. Ja w ogóle w złym kierunku tak jakby szedłem. No mnie prowadziło ten GPS-ik. GPS-iku? Źle. Chodź, Cairo. Klątwa zdjęta z komnicy, tylko że jest problem. Malutki problem odnośnie tego, co się stało z duchem. Uwolnionym duchem. Jest tutaj. Cześć. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Annabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Annabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Annabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować komnicę. Dobra robota. Co z kagankiem? Mogę sobie go najprawdopodobniej zostawić. Co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Czy ty coś sugerujesz? Aleksander prowadził jakieś dziwne badania. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Annabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Dobra, to tyle. Raczej nie ma no jakiegoś... Cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Dobra, no sprawdzimy. To doświadczonko dodatkowe zawsze jeśli plus. Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dobra, ale najpierw dzięki. To my sobie zmedytujemy. Spoko. Ja też bardzo wdzięczny będę za dodatkowe doświadczenie. Standardzik taki malutki. Medytacja do poranku. Coś mi się wydaje, że ten kupiec po prostu no padł, coś go zaatakowało, a cały towar nie że przypadnie, tylko ja go zabiorę i wrócę tutaj. Jeszcze co chcesz ze mną pomówić? Masz zadanko? Ej, guślarz ma do mnie zadanie. Dobra, idziemy do guślarza. Znajdź statek, który zmierza na Skigol. Nope! Zadania poboczne. Gdzie to jest? Obrońca wiary, przyjacielska, przyskładane składniki zagonionego transportu. To raczej to daleko? Nie, 280, ale z guślarzem pogadajmy jeszcze. Chcę spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. To gadaj. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Po co odprawiacie rytuał dziadów?
No, czasem człowiek umiera dławionym lalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Dobra, pomożemy. Pewnie, ja to łykam, wszystko biorę po prostu jak leci. A nie chcesz, by guślarz spoko zioma, jakby zginął. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Dlatego... Im załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Dobra. To bardzo, bardzo fajnie. A to powinno wejść tutaj zadania, gdzie to jest dziady. Jest super, sugeruję poziom 7, to ja wszystko mam. Słuchajcie, no my sobie teraz będziemy robić zadanka poboczne, aż do odwieźć Triss w jej domu, nie? Co to jest? Kierunek Skigol, znajdź to, które zmierza na Skigol. Odwieźć Triss w jej domu. To byśmy idąc tropem Cirigal dotarł do największego miasta północy, do Nowigradu, a pisze być... Czy co? Może nie w tym momencie, ale teraz jeszcze robimy poboczne i w kolejnym odcineczku też poboczne. Jeśli przy materiale, przy wyświetleniu jest duża literka P, to znaczy, że jest większość materiałów pobocznych, tak jak wam mówiłem. No mi się świetnie w nie bawi, a chcę, żeby odcineczku było naprawdę, naprawdę dużo. Wy sobie oglądajcie, no wtedy, kiedy macie ochotę, wtedy, kiedy macie akurat czas. Nie musicie codziennie obejrzeć wszystkich odcinków, które akurat wypuszczę. Oglądajcie sobie wtedy, kiedy najlepiej wam jakby się one przysłużą. Nie, no najlepiej jak się wam będzie chciało, to sobie akurat obejrzyjcie. Jak wychodzi odcinek, nie musicie go od razu oglądać. To nie jest jakiś przymus czy coś. Odcinków jest nawalone tyle, z tego względu, że dużo osób po prostu lubi tyle oglądać. Lubi tyle oglądać, a dla reszty oczywiście chodź bandyto. Chodź do mnie. Ale tylko jeden? O, super. Cięcie! Biedak. Super. Serio, serio, nie? Nie fajnie. Ciekawe, co pozostali. Zostawiliście kolegę. No ja rozumiem, no. Tak to się... To jest niebywałe. Ale kończąc wam. Odcineczku będzie naprawdę, naprawdę dużo. Chyba powiesili ziomala. Szukamy potwora. O! Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. Tak, i full utopców. Jeszcze kolejni. Tam jest baba utopiec. Super. Baba wodna, moje ulubieńcy. No, też tak myślę. Ech, kocham wręcz. Czekajcie, wypijemy sobie tego. Wiecie co? Standardcik. To już teraz niestety nie nałożę oleju. Baba błota. Ej! Ty kurcze, bez przesady. A tam zobaczcie, ile jest. No cięcie! Ale mnie coś blokuje. Dziwnie. Nie było odgłosu walki. No. Faktycznie są moje ulubieńcy. Szkoda, że nie było jeszcze tego podkładu muzycznego, co zawsze nam towarzyszy. Tego cudownego podkładu. Ja muszę kawki się napić, bo kurczę, coś jestem taki jakiś przybity dzisiaj, nie wiem czy to wyczuliście w gameplayu, ale tak się jakoś dziwnie czuję. Jestem po prostu strasznie pozytywnie do gry nastawiony, ale nie mam takiej energii, takiej wewnętrznej, takiego obudź je. Może dlatego, że faktycznie jakieś kawy nie strzeliłem sobie. Odnajdźmy te składniki, bo kupca mógł ciut szlak trafić. SMS-ik przyszedł. Tu coś... O! Kolejne ślady. Skręcił. I chyba, ale niestety stracił koło. On uciekał! Mi się wydaje przed czymś. Tutaj biegiem. No tak.
jadący samotnie przez Velen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Też mi się tak wydaje. Jedna paczka się zachowała. Nie wyczuwam nic magicznego. To blefasa. Czerwone wytrawne. Jakiego to zaklęcia? Południowe stoki. On coś trzy rzeczy mówi naraz, nie? Ludzka. Stętnicy. Nie mógł odejść daleko. Idę poziomka. Schował się, czekał na pomoc. Nie nadeszła. Jak to zdaleć? Kończ tylko. Poszedł. Koniec z kupcem, nie? Coś tam ma, jakiś list, przeczytajmy go. A to będzie tutaj. List zaginionego kupca. Przeczytajmy. Chłopie, ubiliśmy interes życia. Nie dość, że wyczyściliśmy cały magazyn, to jeszcze z potrójnym przebiciem. Klientka chce wszystko. Wina z Böker. Białe, czerwone i różowe. Mięsko, wołowina, pieprz, cynamon, goździki. No wszystko, chłopie. Jedyny haczek jest taki, że towar trzeba zawieźć do Velen. Do wsi Podgaje. Wiem, to niebezpieczne. Wojna i w ogóle. Ale pomyśl o pieniądzach. Załatwiłem już lewy Glade, z którym przejdziemy przez Ponder. A potem to już rzut kamieniem. Klaus. Dzielimy się 50 na 50. Okej. Tu coś nowego jest? Jakaś pałka. O! Magany poziom. Dobra, a nie mam... Moment, bo ja mam narzędzia, ale do naprawy chyba rynsztunku. Tak, do naprawy tylko i wyłącznie pancerza. Niestety nie do naprawy mieczu. Zanieś składniki Kejrze. Konik. Chodź, bo robimy zadanka poboczne. A potem poguślarza i znowu nakłuje mnie. Znowu, wszystkich wytłukę akcji po prostu. Cicho. Tak, bardzo, bardzo dobrze. Cichutko podejdziemy. To są te. Już wam pokazuję, co to jest. To są... gdzie oni są? Te ziomalki. Oni mają fajne... Nie, ogardziki. Enric robotnica. Aha. Wilga eliksir i niestety olej przeciwko insektom. Nie mam oleju przeciwko insektom. Czy takowy mogę wytworzyć? Albo przynajmniej... Nie odwary, tylko oleje. Przeciwko drakonidom, olej przeciwko hybrydom, olej przeciwko zwierzętom, super, wytworzony, szkoda, że tego wcześniej nie zrobiłem, przeciwko hybrydom, co tu mi za kwiatek dziwny potrzeba, płatki białego mirtu, spoko, przeciwko drakoidom, ziarna sporyszu, ulepszony jad wisielców, fajnie, mam kolejny olej. Spoko, tylko że żaden z nich jakby nie jest dobry na to, co tutaj widzicie. No ale poza tym to nie gra roli z tego względu, że kurczę, one są w miarę proste do zniszczenia. Że z nimi nie ma problemu. To są insekty normalne. Wybić po prostu. No wybić, kurczę, niczym się jakby nie muszę przejmować. Jeszcze ten, co zdychał, po prostu żył. Ej, ale was dużo! No! O, niech mi się akcja odnowi. Dokładnie, przypalić i tyle. Pytanie, czy one tu gdzieś wychodzą na zewnątrz i będę musiał zniszczyć ich leży, czy to jest po prostu itemki od kupca? Wydarta strona, odwar z baby wodnej. Odwar z baby wodnej, o co tu biega? Czekaj, gdzie to będzie? Ekwipunek? Bo przedmioty do użytku tutaj. Redański glej. Nie no, to musi być tutaj chyba, nie? Odwar z baby wodnej. Odwar z baby wodnej, o proszę bardzo, co to daje? Odwary. Zwiększa zadawane obrażenia, jeśli aktualna żywotność jest równa maksymalnej. Zatrucie eliksirami. Ej, nie mówcie, że ja muszę marnować coś takiego jak mutagen z baby wodnej. Hamutagen z baby. Dobra, no nic, to trzeba baby wodne troszeczkę ubić. Ale fajny odważyk, tak? Zatrucie eliksirami plus 100, ale czas trwania. Maksymalnej. Też biedny. A to co to? Bo to jest ciut tak jakby wojownik. Tego jeszcze nie atakowałem. O, widzicie? Coś nowego. A, jeszcze ma daleki zasięg.
No, SMS-y cały czas przychodzą. Kurczę, on się dobrze bije. Wiecie, ciut wycofię. Się pewnie wkurzył. Wszystkie robotnice mu wytłukły mnie. A spowolnienie. Magiczna pułapka jerdenikiem go ubije. A? No, bez przesady. Wystarczy. Zaraza. No, ale teraz już jest koniec. No, super. Co takiego? Nowy wpis bestiariusza. A, zobaczymy. Ziomal, gdzie ty jesteś? Bożątko Necker. Sorry, że tak cykam. O, wojownik. To samo, co na robotnika. Myślisz, że zwykłe Endriagi są niebezpieczne? Poczekaj, przyjdą wojownicy gejowie. W większości przypadków sama liczba Endriagi wystarcza, by odpędzić lub zabić napastnika. Jednak w przypadku starcia z groźniejszym do walki wysyłane są specjalne przystosowanie największej, najsilniejszej osobniki, Endriagi wojownicy. Ich funkcją jest wyłącznie walka, czy to w obronie granic kolonii, czy wówczas, gdy kolonia Endriagi rusza na wojnę. Dobra, spoko. Fajnie, coś ciebie mogę takiego ściągnąć fajnego, fragment czegoś tam. A kupiec, serce, z was tylko pozbieram i spadam, trzeba do jakiegoś miasteczka skoczyć, bo nie ukrywam, że nawet zbroja mi padła. Tylko, że to jest taki A+, że akurat do zbroi, kurczę, to ja mam naprawę. Tylko, że niestety tylko jedną, tak smutno. Nie mogę tego nigdzie wpakować, wy sobie chyba żartujecie. No ja tu full opcję mam nową, nie? Pełno wszystkich nowych rzeczy. Mutageny, nie mutageny. Chciałbym to odznaczyć. A to co są za mutageny? Jakieś specjalne. Niebieski, zielony, niebieski. No to sorry, ale to już miałem. Medytacja. Taka chwilowa tylko. Żeby wszystko odnowić, spirytus. Wykorzystane. Tych spirytusów to mam tyle, ziomeczki. Masakrycznie, masakrycznie dużo. Tam są znowu rozbójnicy. Może ich ubijemy? Albo i nie? Dobra, nieważne. W tym ko... Zanieś składniki Keiry. Aha, dobra, to do Keiry po... Chodźcie. I co? Na koniu się nie siedzi. Stary, naprawdę. Pokażę ci patent, który wykorzystałem na twoim kolego. O, patent wygląda tak. Ty sobie już leżysz i... Nie ma co zbierać. Potwory, ty jak fajnie przeczytałem, że Wiedźmin ma jeden miecz na ludzi, a drugi na potwory. Nie. Obydwa są na potwory. Gdzieś taką myśl wyczytałem. No, w pewnym sensie jest w niej dużo, dużo prawdy, aczkolwiek nie do końca, a może... No tak, jeśli chodzi o parę jednostek, to racja, zgadzam się, ale niektórzy ludzie są naprawdę całkiem, całkiem spoko. Całkiem, całkiem, naprawdę. Dobra, raczej większość. Ale chodzi o grę, nie o realne życie. Że żadnego tutaj nawiązania nie wyczuwajcie, co to było. Masz, idę tylko okej, że to odnieść, a później w kolejnym odcineczku z guślarzem się zabawimy w odstraszanie potworów, bo tam, kurwa, dziadów będzie jakoś przyzywał, czy grzyb, co on będzie Geralt, robił. Nie wiem. Prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Jasne. Tak ściemnia, że masakra. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Dawaj. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To siona dwór. Będziesz się przebierać? Potem. Ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. No dobra. To jakoś długo będzie trwać.
Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. Białe szczury? Gdybym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bykhanek bin Kaefil. No kurczę. Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Keira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę ze Żarzeugl, który zalął się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku... Zeżar ją potwór. Z ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Wiecie co? W tym drugim zdanku jestem Wiedźminem, nie Żigolakiem. Coś jest, jakaś takie wewnętrzne, ukryte, po prostu, kurczę, zabrakło mi słowa. To jest tak, jak próbuję strzelić jakąś sentencję, jakąś myśl, taką, wiecie, troszkę głupią, ale z przekonaniem i zabraknie mi jednego słowa i kurczę, jest taki ha. Coś w tym jest, ale z tego względu, że chcę zobaczyć, co będzie dalej, to chcę zobaczyć z przyjemnością. Ała. Na tyle, że nie odmówię. To co, teraz już? Jeszcze jedno. Dawaj. Musisz się przebrać. Zamienisz dynię w karoce? Nie rób tego. Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu by nie? Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Uwaga, to będzie coś ciekawego. Dobra, to było moje. Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. Słuchajcie, na kolację pociśniemy w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapy, jeśli już dotrwaliście do końca. Obczajcie linki, które macie w opisie. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Miłego dnia. Papatki.